miało nie być, ale jednak jest. Witajcie w ostatnim odcinku o Hiszpanii podsumowującym koszt. Zastanawiałem się nad sensem sumowania moich wydatków, bo tak, jeśli chodzi o noclegi, miałem tą super komfortową sytuację, że skorzystałem z gościnności znajomych i ten koszt mi odpadł. Ceny biletów za samolot z kolei mogą się wahać bardzo mocno w zależności od połączeń, daty lotu, daty kupna itd. Ceny paliwa, inflacja, to też jak wiadomo ostatnio dość dynamicznie się zmienia i to co zastałem w październiku 2022 może być już trochę nieaktualne. Pytaliście jednak o takie podsumowanie, w dodatku zostało mi trochę niewykorzystanego materiału wideo. W związku z tym postanowiłem policzyć wszystko tak chociaż w przybliżeniu i zmontować z tego krótki film. Okej, zacznijmy od ceny transportu motocykla, która wynosi około 3000 zł. Cena obejmuje przewiezienie jednoślada w dwie strony wraz z kombinezonem, kaskiem i tak naprawdę jeśli się postaramy i damy radę też wrzucić wszystkie rzeczy potrzebne na urlop do kufrów, do samolotu wystarczy wsiąść z małym bagażem podręcznym. Ceny biletów przy odrobinie szczęścia znajdziemy za około 500 zł w obie strony. Natomiast tak już zupełnie bez problemu powinniśmy trafić na takie, które zmieszczą się w 1000 zł. Do tego wiadomo, jakiś tam koszt dojazdu do lotniska, zarówno w Polsce, jak i w Hiszpanii. Bezpośrednie loty do Malagi oferują Wizz Air i Ryanair z lotnisk w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku i Wrocławiu. Koszt paliwa. Mi udało się nawinąć po andaluzyjskich winklach w sumie około 1500 km. Przy średnim spalaniu około 5,5 litra na 100 km wychodzi jakieś 82 litry. Ceny 95 widniejące na pylonie w tamtym czasie przekraczały 8 zł, ale w ramach jakiejś tam ich tarczy inflacyjnej przy kasie odejmowano kilka eurocentów za litr, czyli realnie płaciliśmy mniej. Przyjmijmy zatem, że po obniżce było to okrągłe 8 zł. Wychodzi 650 zł za paliwo. Jedzenie. Ceny w restauracjach określiłbym tak na oko jakieś 10-20% wyższe od tych w Polsce. Z drugiej strony kawa za 1 euro to w Hiszpanii nic nadzwyczajnego. W Polsce nie do pomyślenia, bo zazwyczaj jest 2-3 razy większa. Ceny w sklepach podobnie minimalnie wyższe niż u nas. Ja osobiście trochę żywiłem się w knajpach, trochę kombinowałem coś na własną rękę na bazie sklepowych produktów. W ten sposób w sumie wydałem około 600 zł. Podsumowując do tej pory wymienione kwoty, wychodzi około 5000 zł. Do tego wypadałoby doliczyć te noclegi, jeśli oczywiście nie macie takiej sytuacji jak ja. Tutaj wiadomo, wszystko zależy od tego, na jaki nastawiacie się standard. W jakiej konfiguracji jedziecie, czy dużą grupą, czy w dwie osoby. Można przyjąć, że da się to zrobić od powiedzmy 700 zł. No, górnej granicy tak naprawdę nie ma. Do tego dochodzi parę drobnych wydatków na te transfery na lotnisko, jakiś asystent, dystans na wyjazd, tak licząc z precyzją raczej niegodną chirurga, ale tak pi razy oko, 6000 zł. Mój pobyt w Hiszpanii trwał 8 dni. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby urlop wydłużyć do na przykład 14 dni. Co oczywiste, ceny transportu motocykla i lotu w takim przypadku nie ulegną zmianie. Dorzucić musimy tylko trochę euro za większą ilość posiłków i dłuższy nocleg. Przy identycznych założeniach, jakie podałem wyliczając kwotę na 8-dniowy wyjazd, można prosto wyliczyć, że 14-dniowa przygoda w Hiszpanii wyniesie nas około 1000 więcej, czyli 7000 zł. No chyba, że zrobimy przez to też więcej kilometrów, to jeszcze tu dojdzie parę groszy. Ja niestety nie miałem możliwości, żeby pozwolić sobie na taki 14-dniowy urlop, ale jak widzicie, wydłużenie wyjazdu do maksimum opłaca się. Mam nadzieję, że tym krótkim filmem chociaż trochę pomogłem osobom, które prosiły o parę takich informacji, a tymi dodatkowymi kadrami bardziej zachęciłem do wyjazdu niezdecydowanych. Widzimy się już niedługo, na razie. We'll be right back.